kasku. Białym Robert Savina, w niebieskim Grzegorz Prus, w żółtym David Norris i w czerwonym mistrz świata Tony Richardson. Na najbardziej zewnętrznym torze Tony Richardson tuż obok niego. Biegu na bieg coraz bardziej twardy, a to bardziej powinno odpowiadać gościom. I uwaga, start do wyścigu szóstego meczu Unia Tarnów, Wybrzeże Gdańsk. Zacięta walka przy wejściu w pierwszy wiraż. Najlepszy jednak Tony Richardson, na drugim miejscu w tej chwili Robert Savina, trzeci David Norris. Z tyłu Grzegorz Mróz. Tony Richardson, pewne prowadzenie motocykla. Na drugim miejscu 24-letni Robert Savina, trzeci David Norris. A więc nie zanosi się i w tym wyścigu na zwycięstwo gdańszczan. Jak widać, Tony Richardson nie potrzebuje nawet jeździć na własnym silniku, żeby wygrywać. Wspaniała mistrzowska klasa tego zawodnika. Spokojnie, pewnie, zdecydowanie prowadzi w tym biegu. Na drugim i trzecim miejscu żużlowcy gości. A daleko z tyłu Grzegorz Mróz. Tony Richardson na pierwszym miejscu i zanosi się na remis w tym szóstym biegu. Jeszcze efektowny pod publiczkę przejazd Tony Richardsona na ostatniej prostej. Tak, podziękowanie. Drugi Robert Savina na trzecim miejscu. 3 do 3 i 23 do 13 dla gospodarzy. 23 do 13 utrzymuje.